Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, tutaj jeden z użytkowników kanału, pan Wojtek, podesłał mi link do pana Piotra Skórzyńskiego z prośbą o odniesienie się do nagrania ostatniego, jakie umieścił, wyjaśnione przez księży. Ja się do tego odniosę, panie Wojciechu. Potrzebuję jeszcze trochę czasu, żeby się zapoznać z tym nagraniem. Dziękuję za to i w ogóle za jego kanał. Otóż pan Piotr Skórzyński, z tego co tam przeczytałem o nim, nie jest ani katolikiem, ani protestantem, jest swojskim teologiem, prawda? No, ale ma tam dość duży posłuch w tych nagraniach, tam i niektórzy księża się do niego odzywają. Do ich odpowiedzi próbuje się też on sam jakoś odnosić. Więc teraz zwracam się do ciebie, panie Piotrze. Panie Piotrze, zanim przejdę do pańskiego nagrania, tam o tego ostatniego, To nagranie niech będzie takim wstępem. Panie Piotrze, zapraszam pana i przestrzegam pana przed tym, co pan uprawia. A to, co pan uprawia, jest zakazane w Piśmie Świętym. Święty Piotr pisze, że Słowo Boże nie jest do prywatnego wyjaśniania. Pan sobie wyjaśniasz Słowo Boże po swojemu. Ten sam święty Piotr w tym samym liście, to jest drugi list świętego Piotra, o tym, że Słowo Boże nie jest do prywatnego wyjaśniania, jest w pierwszym rozdziale. W trzecim rozdziale święty Piotr pisze, że są w Słowie Bożym pewne trudne rzeczy, które ludzie niedouczeni i niewypróbowani tłumaczą na własną zgubę. Panie Piotrze, pytanie pierwsze. Skąd pan masz pewność, że pańska interpretacja Słowa Bożego jest ku zbawieniu, a nie jest ku zgubie? Skoro święty Piotr nas przestrzega, prawda, to może zajrzyjmy sobie do tego fragmentu, panie Piotrze, i no właśnie. Jeden z księży, o ile tam dobrze pamiętam, bo tam wyświetlała się imię i nazwisko, chyba ksiądz Jan Kochański bądź Kochanowski, pokazuje panu katechizm. No i pan mówi, nie, że i tak dalej. No, o tym za chwilkę. Panie Piotrze, są w nich, to jest 3:15. 3:16, 2 Piotra. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne pisma, na własną swoją zgubę. Panie Piotrze, czy własna zguba to jest synonim zbawienia? No, wątpliwa sprawa. A z drugiej strony, panie Piotrze, święty Paweł pisze, że Ewangelia jest ku życiu wiecznemu. To jest pierwszy rozdział listu do Rzymian. Więc mamy Ewangelię ku życiu wiecznemu, ale też może być ku zgubie. Jak to możliwe? No to święty Piotr mówi, interpretują ku własnej swej zgubie. Tak? A więc interpretacja Słowa Bożego. Sola scriptura, tak protestanci mówią, poniekąd tak, no bo jest obok sola scriptura, panie Piotrze, jest jeszcze tradycja święta, ale nawet bazując na samym słowie, jak to chcą protestanci, już samo słowo wskazuje na obecność tradycji, to ta Ewangelia powinna być interpretowana jak? No właśnie. Nie, to przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne słowo pisma, proroctwo pisma nie jest dla prywatnego wyjaśniania. Zobaczmy wagę słów, panie Piotrze, i to jest do pana. Przede wszystkim to miejcie na uwadze. Czyli interpretowanie Pisma Świętego, prywatne, takie po swojemu, nie jest rzeczą drugo, trzecio, czwarto, entorzędną. Ale można powiedzieć, to wynika z nauki świętego Piotra, panie Piotrze.
pana imiennik. Jest, należy do rzeczy nadrzędnych. Przede wszystkim miejcie na uwadze, dlaczego święty Piotr nas o tym przestrzegł. Właśnie dlatego, bo od czystości nauki zależy nasze zbawienie. Od czystości nauki, panie Piotrze, zależy nasza wiara, nasza relacja z Bogiem. Jeżeli zrozumienie Ewangelii jest niewłaściwe, nasza relacja do Boga jest niewłaściwa, a nasza niewłaściwa relacja do Boga może, jak święty Piotr pisze i żeśmy czytali przed chwilą, zakończyć się naszą zgubą. Chociażby negując spowiedź świętą i sakramenty, czyli rozgrzeszam się po swojemu, tak, komunię świętą, no to tam chlebek, winko, jakieś takie, czyli po swojemu, tak? A właśnie święty Piotr przed tym przestrzega. Czyli żeby żyć czystością wiary i czystością nauki, nie można interpretować po swojemu. Wiersz 21. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie. A więc kto może interpretować Słowo Boże? Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Władzę nauczania Chrystus przekazał apostołom. Jest urząd apostolski, panie Piotrze. W urzędzie apostolskim pisze święty Paweł w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. O urzędzie nauczyciela pisze w 12 rozdziale tegoż listu do Rzymian. A więc mamy urząd apostoła, mamy urząd nauczyciela. Coś, co dzisiaj nazywamy urzędem nauczycielskim Kościoła, którego już widzimy te fundamenty w Słowie Bożym. I tegoż urzędu należy słuchać. Bo Chrystus im dał władzę nauczania, nie każdemu. Nie stanął na górze i powiedział do tysięcy ludzi, tam jak rozmnażał chleb, słuchajcie, interpretujcie co chcecie, jak chcecie, tak. Weźcie sobie moje słowo i tak sobie myślcie, jak chcecie. Nigdzie, panie Piotrze, nie ma czegoś takiego w Piśmie Świętym. Przestrzegam pana, panie Piotrze, przed prywatną interpretacją Słowa Bożego. Robię to za świętym Piotrem, pana imiennikiem. On nas przestrzega, Słowo Boże nas przestrzega przed prywatnymi wyjaśnieniami. Pan to uskuteczniasz. Panie Piotrze, wymyślanie, a wyjaśnianie. Odrzucasz pan katechizm, odrzucasz pan tych kilka wycinków nauk księży, którzy się do pana zwracają. Znaczy odsłuchujesz, ale nie zgadzasz się z tym. Panie Piotrze, no właśnie, jaka jest różnica między księżmi, którzy się do pana zwracają, a panem? Jaka jest różnica między katolicyzmem, a protestantyzmem i panem, który nie jest ani jednym, ani drugim, tak? Ani katolikiem, ani protestantem. Ksiądz wyjaśnia, pan i protestantyzm wymyśla. Wymyślanie, a wyjaśnianie to są dwie różne rzeczy. Co ksiądz wyjaśnia? Objawienie Boże. Co pan robisz? Pan wymyślasz sobie prawdy, którym później przypisujecie pan i panu podobni protestanci łatkę objawienia. Ale to są wasze wymysły. Przed tym przestrzega święty Piotr. Ksiądz wyjaśnia objawienie. I teraz, panie Piotrze, 16 rozdział Ewangelii świętego Mateusza jest genialny. Chrystus pyta się apostołów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Pytają różne odpowiedzi. Elia, że jedni za Eliasza, za Jeremiasza, za Jana Chrzciciela, jeszcze inni za innego proroka. Padają cztery odpowiedzi. A więc to nie jest tak, że ludzie nie uważali. Uważali, mieli odpowiedzi. Tylko, panie Piotrze, wszystkie te cztery odpowiedzi były kulą w drewniany płot. A wy za kogo mnie uważacie? I tutaj jawi się święty Piotr, który mówi, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Pierwszy dogmat. I Chrystus mówi, nie ciało i krew ci to objawiło. Błogosławiony jesteś, nie ciało i krew ci to objawiło, ale Ojciec mój, który jest w niebie.
Czyli pośród tych ludzkich dywagacji, za kogo ludzie mnie uważają, wszystkie odpowiedzi są kulą w płot. Jawi się piąta odpowiedź. Syn Boga żywego, Mesjasz, ta prawdziwa. Ale ta piąta odpowiedź nie pochodzi z ciała i z krwi, czyli nie jest wynikiem ludzkich dywagacji, tylko objawieniem od Ojca. Prawda, którą głosi Kościół rzymskokatolicki, Panie Piotrze, Efezjan 3, 9, 11, jest objawieniem przez Boga, ta mądrość Boża objawia się przez Kościół zgodnie z zamysłem, jaki Bóg powziął w Chrystusie Jezusie, czyli Kościół, który Chrystus zbudował, jest tym narzędziem, przez które Bóg objawia swoją mądrość zgodnie z zamysłem swej woli, co zapewnia Kościołowi nieomylność. Objawienie Ojca przez Piotra jest nieomylne. Objawienie Ojca przez Kościół jest nieomylne. Księża, którzy się do Pana zwracają, wyjaśniają owo objawienie, które od Ojca pochodzi. Prawda? Jest nam przez papieża, przez urząd nauczycielski Kościoła. Księża wyjaśniają, oni nie wymyślają. Pan wymyślasz i próbujesz swoje wymysły ubiblijnić. Tak się nie da. Już sam fakt, że Pan to robi, jest zaprzeczeniem nauki Pisma Świętego, Panie Piotrze. Więc ludzkie uważania, one się pojawiają w Piśmie Świętym, w 16 rozdziale świętego Mateusza, ale są kulą w płot. Protestantyzm też właśnie, słuchaliśmy niedawno właśnie rozmowy pana Kurelasa, pastora Kurelasa z Ciesiółką, pastorem Ciesiółką, tak, o Matce Bożej. Ile tam żeśmy słyszeli razy, ja myślę, ja uważam, a ja tak myślę, a ja uważam. Ja uważam, ja myślę, a więc ludzkie uważania, ciało i krew. Ja uważam, czyli ciało i krew, ludzkie rozumowanie. Ale, moi kochani, odpowiedzi były w płot. Bo my nie mamy, Panie Piotrze, wierzyć w to, co ja uważam, tylko w to, co Ojciec objawia przez Kościół, zgodnie z zamysłem swej woli. Odrzucasz, Panie Piotrze, katechizm. Chrystus powiedział do apostołów, kto was słucha, mnie słucha. Święty Jan w pierwszym swoim liście, w czwartym rozdziale, od 1 do 10 wyjaśnia, jak rozpoznać ducha fałszu i ducha prawdy. Zacytuję końcówkę. Kto jest z Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. A więc Kościół, głos apostołów jest głosem, z którym jeśli się ktoś zgadza, jest z Boga. Jeśli ktoś ten głos odrzuca, głos Kościoła nie jest z Boga. Głos Kościoła jest głosem, który rozstrzyga, co jest boskie, a co jest fałszywe. Panie Piotrze, na zakończenie, święty Paweł otrzymał Ewangelię od Chrystusa. Tak? Ale w liście do Galatów, w 1 i 2 rozdziale, 2 razy udaje się do Kefasa, by przedstawić im Ewangelię. Tak? By się skonfrontować, czy nie biegnie na próżno. O czym to świadczy? O tym, że święty Paweł, mimo to, iż otrzymał Ewangelię od Chrystusa, skonfrontował się z Kefasem, Jakubem i Janem, z filarami. Kto jest pana filarem? Z kim się pan, panie Piotrze, konfrontujesz? Ze Słowem Bożym? No, święty Paweł poszedł do apostołów. Więc radzę panu nawrócić się na wiarę katolicką i konfrontować się z Kościołem, a nie z własnym rozumem. Pozdrawiam.